Przekazuję teraz głos podpułkownikowi Mirosławowi Dzięgielewskiemu, prezesowi Stowarzyszenia Pododdziałów Reprezentacyjnych Wojska Polskiego imienia generała Kazimierza Gilarskiego. Dzień dobry Państwu. Witam z placa marszałka Józefa Piłsudskiego. Pan generał Robert Łąb, dowódca garnizonu Warszawy, złożył meldunek prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejowi Dudzie o gotowości do rozpoczęcia uroczystości. Sytuacja, jak na dzisiejsze święto, nietypowa. Plac marszałka Józefa Piłsudskiego właściwie pusty. Bez publiczności będziemy świętować 102. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.